Dzień dobry. Szmako. Bardzo was się cieszę, że was widzę. Cię nie widziałem. Dzień dobry. Ja, spotkamy się. Wpuśćcie Dominika, bądźmy mili dla niego. Cześć Dominik. Wy nie chcecie? Siema, siema. Nie chcemy, chcemy to taki. Zobaczmy. Wiesz, to zbieg okoliczności. Chłopaki, bo po pierwsze, zaczął się najsmutniejszy dla polskich kibiców okres. Czyli lato. A już się kończy. właśnie tak to jest, że to się zaraz zakończy. Czy jakieś dwa słowa na temat tego, co się wydarzyło zarówno w Gliwicach, jak i w Warszawie, czy może w Krakowie? Wiesz co, nie jestem zszokowany odpadnięciem Piasta ani Krakowi. Może po tych pierwszych meczach wyglądało to bardziej optymistycznie, ale po losowaniu nie byłem takim optymistą, więc w sumie najbardziej z tych wszystkich sześciu wyników polskich drużyn w pucharach to najbardziej mnie zdziwił remis Legii na Gibraltarze. To było takie najbardziej wstrząsające. I powiem ci, że mimo, że wczoraj Krakowie odpadło, wiadomo, że to nie powinno się zdarzyć, no ale grała jakiś tam w miarę wyrównany mecz, miał sytuację, to jednak zszokowało mnie to, że ci Gibraltarczycy wczoraj w dziesiątkę grając przez pół godziny nadcierali na Legię i próbowali strzelić gola. Tak to wstrząsnęło. Można się cieszyć tym jednym wynikiem, że Legia awansowała, ale tak patrząc na to, co się działo na boisku, to na następne rundy jest mało w tym optymizmu. Myślę, że każdy z nas, mieszkając na Gibraltarze i wykonując ten zawód, jaki wykonuje, miałby szansę na powołanie albo na kontrakt w Europa FC. Dobra, panowie, ale skupmy się, muszę was jakoś przedstawić. Krzysztof Stanowski, redaktor naczelny Weszło, dyrektor do spraw sportowych KTS Weszło, wybitnej jednostki A-klasowej, a z tylniego siedzenia rządzi dzieli pan Dominik. Ja? Dominik Ebebęgę, doradca do spraw sportowych w Rakowie Częstochowa. Zgadza się. Oprócz tego wódz. Tak. Czy ty masz jakąś... Wódz jakiego plemienia, powiedz? Lobala. Plemienia Lobala. Tak się składa, że mam korzenie w Demokratycznej Republice Konga i ta moja rola w rodzinie jest taka dosyć specyficzna, ponieważ w pewnym sensie po dziadku dziedziczę tytuł przywódcy, wodza. Czyli dziadek był wodzem. Tak. Rozumiem, że twoja rodzina, tata wyjechał. Tak, zgadza się. Ta linia jakoś, bo to jest syn, wnuk. Zgadza się. Mój tata jest najstarszym synem mojego dziadka. Najstarszym z 30 trojga w sumie dzieci, więc... Krzysztof, słuchaj, tak powinien to żyć. Szanse na to, że... A to ja myślę, że ty masz szansę do gonić. Dziękuję. Pierwszego syna pewnie wielkie nie były, no ale tak się stało, że ja urodzony w Europie. Dla mojej rodziny tam jestem w pewnym sensie kontynuatorem tradycji, co wymaga ode mnie obecności od czasu do czasu tam na miejscu, stąd też jestem świeżo po powrocie, przepraszam za okulary. Ale Kędzior, żebyś miał świadomość, to nie jest tak, że my sobie mówimy, że on jest wodzem. On jakby jechał tam ulicą, tak jak ty jedziesz, to by ludzie kwiaty rzucali pod samochód. Mają jego zdjęcia w domach oprawione. Naprawdę? Naprawdę. I to nie są dziewczyny. On ci to pokaże, może wszystko pokazać, udowodnić. Tak jest po prostu. Słuchajcie, bo tutaj redakcja się pyta, czy w Kongo jest 500+. Nie, bo tam... niestety. Jakby było, byłbym bardzo bogatym człowiekiem. No dobra, to o tym, co robiłeś ostatnio w Kongo, pogadamy, ale pogadajmy o waszej misji. Chronologicznie. Jest październik. Kto wpada na ten pomysł? Wiesz co, jest październik, jest klub piłkarski zakładany od podstaw, który ma trochę parodiować polską piłkę. Mamy sobie robić różne żarty. Wiadomo, polska piłka przepełniona cudzoziemcami, piłkarzami trochę dziwnymi. No i ja mówię do Dominika: Dominik, tak dla jaj, powiem ci szczerze, chciałbym mieć w składzie jakiegoś Murzyna ze względów marketingowych. Może znasz jakiegoś kolegę tu w Warszawie, no bo jakby... Nie jest trudno się domyślić, dlaczego akurat Dominika o to zapytałem. Wiadomo, więc pytałem Dominika, czy ma jakiegoś kolegę, który gra w piłkę, i on tak po dwóch dniach do mnie wrócił i mówi: wiesz co, a może nie dla jaj, tylko na poważnie. Ja mówię: jak to na poważnie? No bo może byśmy sprowadzili prawdziwych piłkarzy z Kongo. No i tak się zaczęła ta historia i skończyła się tak, że ich sprowadziliśmy, mieszkają, grają, może zrobią kariery. Są bardzo fajnymi ludźmi, którzy zmieniają swoje życie i mają wielkie marzenia dzisiaj. Bo tak, bo to są dzieciaki jeszcze. Oni mają 19 lat. Trzeba było im zorganizować, bo tak, polskiej ambasady w Kongo nie ma. Zgadza się. Trzeba jechać do Angolii. Zgadza się. Do Angolii trzeba mieć wizę. Angola nie wpuszcza Kongijczyków.
Bo są obrażeni? Bo Kongijczycy często przekraczają terminy wiz i nie wyjeżdżają z powrotem do Konga, a w związku z tym są problemy w Angolii. Angola jest bogata, Kongo jest biedny. I tutaj na zdjęciach widzimy, i proszę się nie skupić na Sebastianie Fabiańskim, ani na panu Majewskim, to są nasi bohaterowie, o których rozmawiamy. Tak jest. Jest dwóch chłopaków, Fundambu. Merwej Fundambu i Aristo Totoka. Nie, słuchajcie, warto było ten temat potraktować bardzo serio. Tak jak Krzysztof mówi na początku, może był trochę taki żart i dowcip, ale warto było do tego tak podejść z głową, bo się okazało, że w praktyce jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam poważną różnicę, jeżeli chodzi o życie. Właśnie, bo zmieniacie ich życie, absolutnie. Potencjalnie kolejnych. A z drugiej strony oni mają naprawdę na tyle dużo umiejętności i talent i zapał, żeby coś tutaj zrobić poważnego. A czujecie się odpowiedzialni za ich los? Nie, bo też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że tak mamy frywolne podejście do nich, bo tak nie jest. No to jakby ściągnęliśmy sobie na głowę dwóch ludzi i jesteśmy za nich odpowiedzialni i organizujemy im życie codziennie, zapełniamy im grafik zajęcia, trzeba organizować im treningi, wyżywienie, naukę języka. My to wszystko robimy, więc to jest jakaś tam duża odpowiedzialność. To nie jest tak, że my sobie... To też nie jest super żarty bogaty. Sobie robiliśmy na początku. No, jeszcze nie jest super bogaty. Nie jest super bogaty. Ale może będzie. Dzięki może takim będzie. Różnym bardzo ciekawym projektom. Tak, no, stało się tak, że dzisiaj cały ten projekt ściągnięcia tych dwóch chłopaków do Polski chyba jest taką pierwszą kostką domina, które ruszyło, i może być dużo ciekawych rzeczy. Nie bez powodu Dominik wrócił z Kinshasy wczoraj. No ale tu nie chcemy jakby ujawniać wszystkiego, bo jeszcze wiele rzeczy może się wysypać po drodze. A po co mamy opowiadać o czymś, co się... Czyli rozumiem, że chcecie zrobić szkółkę piłkarską. Nie powiem nic ci na ten temat. No był taki pan Grabowski, był taki menadżer, który ściągał... Zresztą nadal mieszkała w Zimbabwe. No i on ściągał bardzo dużo chłopaków. No, ściągnął między innymi Dixona Chato, który zrobił poważną karierę w Polsce. Był taki klub z Harare, który on reprezentował, czy był właścicielem. Ale powiedzcie mi o chłopakach. Czy oni rzeczywiście, obiektywnie, przy dobrym prowadzeniu przez właśnie trenerów, przez waszą opiekę, mają szansę na karierę? To są takie talenty wybitne? Wiesz co, Dominik da się pokroić za obu. Ja ci powiem, że ja za jednego. Znaczy uważam, że jeden z nich ma papiery na to, żeby grać w Ekstraklasie jak najbardziej. To są zawodnicy, on na pewno o takiej niewyobrażalnej intuicji boiskowej, wyobraźni i przestrzennej na boisku, Fundambu, tak. I mam wrażenie, że dużo, dużo może go czekać w piłce. Natomiast oni mają ogromne zaległości natury fizycznej. Ćwiczenia, które wykonują zawodowi piłkarze, to oni nigdy w życiu ich nie wykonywali. No nie wiem, zrobienie pompki to jest coś dziwnego, bo nikt nigdy im nie kazał robić pompki, prawda? No oni oczywiście mają siłę, że zrobić pompkę, ale są zdziwieni, że można się położyć na ziemi. Co ten Polak ode mnie chce? No, więc jakby mieliśmy dla nich zaproszenia na obóz z zespołem Ekstraklasy. Natomiast uznaliśmy, że to nie jest ten moment, bo po pierwsze w ogóle nie znają języka angielskiego, również nie, a po drugie właśnie ta kwestia fizyczna, musimy przez rok ich zbudować, mówiąc szczerze, musimy z nich zrobić atletów, bo dzisiaj są piłkarzami z wielkim potencjałem, no ale to nie są sportowcy w rozumieniu europejskim. Dokładnie, to co powiedział Krzysztof pokazuje, jak duże rezerwy mimo wszystko nadal w nich drzemią i takie świadome podejście, bezwzględnie wierzy. Tak, takie świadome podejście może dać naprawdę spore efekty. Sami to widzimy gdzieś tam na przestrzeni tych ostatnich kilku tygodni, że ci chłopcy, którzy przyjechali, ci, którzy są dziś, to już są inni ludzie. Więc idziemy z tym duchem i wierzę, że za kilka miesięcy jeszcze bardzo zaskoczą. Bo ja poza aspektem sportowym, jak sobie pomyślałem o tej całej akcji, to pomyślałem to, o czym powiedział Krzysztof, żeby nie traktować tego jako żart, że wy rzeczywiście wyciągacie absolutnie dwie osoby, wsadzacie ich do innych realiów i dajecie ogromną szansę, których wielu z tych chłopaków w Kongo w ogóle nie ma. Jest dla nas oczywiste, że może się skończyć tak, że żaden z nich nie będzie grał w piłkę, tak? No nie wiem, kontuzja załóżmy, tak? To się może wydarzyć jakoś poważna i no wtedy będziemy musieli na nich znaleźć pomysł, no bo to nie jest tak, że my ich wsadzimy w samolot do Kinshasy i odeślemy do domu, tylko zakładam, że oni będą chcieli zostać w Europie, więc trzeba się zastanawiać, jakie oni zawody będą mogli wykonywać, ale do tego na razie nastawmy się na to, żeby grali dobrze w piłkę, uczyli się
i uczyli się przy okazji języka, albo uczyli się języka i grali w piłkę przy okazji. No, natomiast co się wydarzy, no to sami nie wiemy. Mieszkanie przy Świętokrzyskiej mają, widziałem ten filmik. Tak, mają mieszkanie przy Świętokrzyskiej. Ale w ogóle super, powiem wam szczerze. Ciężko się zgubić, bo zawsze na płasku kultury idzie. Tak, zależało nam na to, żeby był taki punkt orientacyjny. Obok. Czy jest punkt orientacyjny? Oni mają lekcje polskiego? Tak, czy tak, głównie tak. W szatni? Nie, mają lekcje. Mają 5 treningów tygodniowo piłkarskich plus mecz, mają 4 treningi fizyczne tygodniowo. Oni naprawdę mają co robić tutaj, więc podeszliśmy do tego też. Sami chcemy się nauczyć, jak można tymi sportowcami się opiekować i jak można na przyszłość po prostu, bo oni pewnie nie są ostatnimi, którzy do nas trafiają. My też się uczymy po prostu, jak można dbać o takich zawodników i co można zrobić lepiej, a co gorzej. Jak zareagowała rodzina chłopaków? No bo jednak przychodzi dwóch ludzi z Europy. Tak, powiem ci, że zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale zarówno i mama jednego, jak i drugiego z nich, w zasadzie zaraz po tym, jak dowiedziały się, że chłopcy dostaną realną szansę na wyjazd do Europy, niespodziewanie zmarły. Jak? Po prostu. Mama Aristota, dzień po tym, jak dowiedziała się, że on dostał już paszport i w zasadzie ten wyjazd się wydarzy i to nie jest kolejna historia opowiadana, która się nie skończy niczym, niespodziewanie zmarła. On rozmawiał z nią wieczorem przed snem, wszystko było w porządku, następnego dnia rano wrócił, przyszedł do domu, przed domem tłum ludzi, okazało się, że mama nie żyje. Jeżeli chodzi o Merveja, historia była podobna, to stało się tuż przed wyjazdem do Polski, czyli parę miesięcy po mamie Aristota, kiedy chłopcy lecieli do Angolii po wizę, czyli znowu taki element całej układanki, który pokazywał, że to już się uda. Mama Merveja zmarła i on nawet nie mógł uczestniczyć w jej pogrzebie, ze względu na to, że musiał być w ambasadzie polskiej w Luandzie w tym samym czasie. I co niesamowite, obawialiśmy się, w jaki sposób chłopcy będą na to reagować. No wiadomo, w życiu każdego człowieka to jest jakaś niewyobrażalna tragedia, ale pewien duch, pewna nadzieja, która drzemie w Afrykańczykach, tutaj się bardzo ujawniła i dla nich to jest po prostu naturalna kolej rzeczy i jakby element, który powoduje, że mają tylko większą determinację, żeby właśnie dla swoich mam coś w życiu zrobić, jakąś różnicę, jakoś swojemu rodzeństwu pomóc. A ojcowie? Jeden z nich, Aristot, nie ma ojca, więc jakby pozostał bez rodziców. Czyli na was jeszcze większa odpowiedzialność ciąży teraz. Tak. Ale żeś mnie dobił jeszcze bardziej. No przepraszam bardzo. Tak. No, ale tak jest trochę. No, ta historia pokazała nam naprawdę w takim pigułce całe życie. Co tylko pokazuje, jak ważne jest to... Ich determinacja była niewiarygodna, żeby tu trafić. Nie było tak, że oni powiedzieli, że coś się wydarzyło i oni jednak nie mają teraz głowy do tego, tylko nie, no to była dla nich misja numer jeden, żeby tu przyjechać i spróbować na liczne rodzeństwo też zapracować, no bo oni mówią o tym, że oni sami do Kinshasy nie chcieliby nigdy wracać, ale chcieliby, żeby rodzeństwo było lżej finansowo. Jak sami się wyrazili, w Kinshasie życie jest walką o życie, mówiąc krótko, codzienną. Dominik. Pamiętaj, że mówimy o najbiedniejszym kraju świata. Który powinien być najbogatszym krajem. Tak, ale jest najbiedniejszy. Dzisiaj mam spotkanie z panem Broną i będziemy rozmawiać o złożach w kosmosie, gdzie możemy wydobywać różne. To zanim na kosmos, podjedźmy ciężarówką do Kongo. Dominik, powiedz mi, ty jako pan wódz, jakie na tobie. No bo w sumie macie teraz bardzo dobre układy w Kongo. Jakie na tobie, jakie masz obowiązki jako wódz? To tak naprawdę polega na tym, żebym postarał się swoim życiem zrobić wszystko, żeby takie szanse stwarzać. Również moim kuzynom, moim siostrom, moim siostrzeńcom, którzy licznie żyją na naszych ziemiach i którzy w zasadzie w swoim życiu nie mają żadnych perspektyw, poza tym, że będą żyli z tego, co daje las, będą mieli świadomość, że gdzieś tam za wielką wodą istnieje świat, w którym ludzie chodzą do szkoły, ludzie mają pracę, ludzie mają dochód. Tego tam nie ma, w związku z tym wierzę i mam nadzieję, że jakby moim życiem i tym, że mam tę szansę urodzić się w Europie, znać ludzi, mieć jakieś możliwości, da mi możliwość na lepsze życie, na to, żeby nowe pokolenie zostało wykształcone, żeby wśród nas urodził się jakiś lekarz, żeby wśród nas urodził się jakiś prawnik, nauczyciel, tak żeby zmienić troszeczkę bieg historii, dać możliwości ludziom na to, żeby wyjść
poza tę strefę, gdzie się rodzą i umierają. Bo tak naprawdę do tego się to sprowadza, jeżeli chodzi o nasze ziemię, o nasze plemię. Ale powiedz mi, czy w ogóle był jakiś, nie wiem, tata mówił, słuchaj Dominik, pewnego dnia zostaniesz... Moje życie się tak bardzo dziwnie układało, że ja z moim ojcem miałem bardzo ograniczony i krótki kontakt w swoim życiu, więc w dzieciństwie owszem bardzo wiele zostało mi przekazane, natomiast no, to było jednak mimo wszystko dzieciństwo i takie wczesne lata. Z moim dziadkiem miałem okazję widzieć się w swoim życiu raz i to jeszcze w czasie, kiedy po francusku mówiłem, powiedzmy, niebiegle. Natomiast na pewno już sam ten kontakt, jakkolwiek ograniczony, dał mi takie poczucie, choć to dopiero kolejne wydarzenia w życiu, tym już bardziej dorosłym, spowodowały, że sobie w pełni zdałem z tego sprawę i życie dało mi możliwość, żeby coś z tym zrobić. Przez wiele lat byłem zaangażowany jakby w pracę w klubie, w Legii, to była trochę moja taka przybrana rodzina. Natomiast w momencie, kiedy postanowiłem z klubu odejść, wydawało mi się to trochę ciężkim doświadczeniem, ze względu na to, że właśnie jak rodzinę traktowałem Legię. Z drugiej zaś strony to dało mi w życiu przestrzeń do tego, żeby odkryć Kongo, żeby poznać się z moją rodziną i wziąć odpowiedzialność za to wszystko. W związku z tym nie uważam siebie za nikogo wyjątkowego. Po prostu moja wyjątkowość w pewnym sensie wobec mojej rodziny polega na tym, że nie tylko mam ten tytuł, ale z drugiej strony mam też możliwości, żeby być pierwszym w naszej historii, który otwiera nas prawdziwie na świat i daje pewne szanse. Bo trzeba, ja tak patrzę z boku na Dominika, to trzeba powiedzieć, że jego ta przeszłość dogoniła w pewnym sensie. On sam za nią, tak mam wrażenie, nie gonił, tylko nagle dużo na niego spadło i teraz chyba jest taki moment, że bardzo się Dominik jako człowiek też zmienia, jako człowiek, który odkrywa swoje korzenie tak w pełni świadomie. I też chyba warto wspomnieć, że bo Dominik się nie pochwali, czy tam nie wspomni o tym, ale historia jego rodziny, jego dziadka to jest historia największych ludzi w Afryce. To się wszystko przecinało, dyktatorzy, zamachy i tak dalej, to wszystko tam, wszędzie tam rodzina Dominika gdzieś była z boku, uczestniczyła w tych wydarzeniach, więc to jest prawda, te okoliczności są naprawdę niesamowite i ja sam będę pewnie zgłębiał je w szczegółach całe życie. Mój dziadek to jest człowiek, który urodził się absolutnie w środku afrykańskiej dżungli, natomiast życie zaprowadziło go do niepodległości Kongo, doprowadziło go do parlamentu, doprowadziło go do pozycji w Senacie, zapoznało go z wieloma postaciami, które odegrały kluczową rolę w historii Kongo. Dlatego to też pokazuje moje życie w pewnej perspektywie. Ja, człowiek urodzony w wielkim, pięknym, nowoczesnym mieście, posiadający europejską tożsamość, paszport, wykształcenie, mogę zrobić potencjalnie jeszcze więcej. I mój dziadek dał szansę mojemu ojcu, dwójce jeszcze rodzeństwa, żeby zdobyć wykształcenie w Polsce, żeby zbudować życie w Europie. I to już ma jakieś niesamowite odnogi w postaci życia mojego rodzeństwa, czy moich siostrzeńców żyjących w Europie. I na nas musi ciążyć pewnego rodzaju odpowiedzialność, żeby tę sztafetę starać się dalej ciągnąć, rozwijać i robić to mądrzej, świadomiej, bo warto. Bo warto. Ludzie w Kongo, nie mówię tylko o moim plemieniu, mojej rodzinie, ale po prostu ludzie są nieprawdopodobnie zdolni, jeżeli chodzi o wiele dziedzin, zdolni fizycznie, bardzo kreatywni, bardzo zręczni, bardzo inteligentni. Dlatego pomimo tego, że jest to taki trochę zapomniany zakątek świata, warto czasami troszkę się nad tym tematem pochylić, bo jest to kraj niesamowicie fascynujący, ogromny i o bardzo bogatej historii i bardzo bogatej przyszłości. Ja chciałem widzom Onetu powiedzieć, że jeszcze na pokładzie jest Krzysztof, jestem ja, ale ja nie śmiałem przerywać Dominikowi tego, bo tak pięknie... Powiem ci, że my teraz kręcimy na YouTubie taki film o Dominiku i o Kongo, no bo roboczy tytuł Wód, gdzie jakby zgłębiamy te wszystkie tematy, o których teraz mówimy po łebkach.
No to Dominikowi wystarczy włączyć kamerę 40 minut i opowiadać. Tak, ale chłopaki, bo widziałem, że w tym czacie, który zaczął być, był zaczątkiem tej... Zresztą to jest piękne, że od niewinnego żartu ta historia tak ewoluowała. I tam pojawia się nazwisko Leśnodorski. Co pan prezes były Legii, pan prawnik ma z tą akcją wspólnego? Leśnodorski Bogusław wraz z Dominikiem, chyba jak Dominik pierwszy raz był w Kongo, to tak, polecili razem, bo paradoksalnie Dominik bał się lecieć do Kongo, bo nigdy nie zwiedzał tak świata, a Leśnodorski się nie bał, bo po prostu to jest jego natura, boi. Się nie boi. Więc oni w tym Kongo byli razem i razem się wkręcili w tą tematykę. No i potem też jak załatwialiśmy te transfery, no to pomoc prawna była nam bardzo, bardzo potrzebna, żeby to wszystko dopiąć. Jako że się we trzech znamy i lubimy, to rozmawiamy na wszystkie tematy wspólnie i często jak ktoś wychodzi z jakąś inicjatywą, no to kolejne osoby się do tej inicjatywy podpinają. Ten czat jeszcze istnieje? Tak, zbudował się jeszcze o siostrę Dominika, Natalię. Jest jeszcze bardziej aktywny i planujemy tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. Wierzę, że życie nam trochę pomoże i stworzy dobre okoliczności, dobry klimat, żeby ten projekt kontynuować i mądrze go rozwijać, bo to są piękne rzeczy, żeby móc pomagać ludziom, a jakby też w taki sposób ich kształtować i inspirować, żeby w momencie, kiedy osiągną sukces, też mogli się nim w jakiś sposób podzielić z innymi ludźmi. A czy tak patrzę na Krzysztofa bardziej niż na Dominika. Czy tobie to dało... Czy to nie jest taka historia, która też zmieniła ciebie jako dziennikarza i człowieka? Wiesz co, na pewno. To są takie bodźce, których byś nie doznał w innych okolicznościach. Może powiem o tym, jak to zmienia jako dziennikarza. No, jakby w ogóle założenie klubu i prowadzenie klubu już daje pewien, nawet takiego amatorskiego, na niższym poziomie, chociaż my myślę, że za 2 lata będziemy w czwartej lidze już. Już na tym poziomie to daje pewne wyobrażenie, pewien przedsmak tego, jak to może wyglądać nawet na poziomie ekstraklasy, z jakimi trzeba wyzwaniami się mierzyć. Czasami niektórzy mówią, no nie może być dziennikarz sportowy, który nie grał w piłkę, prawda? Tak często mówią. No ale czy może być dziennikarz sportowy w takim razie, który pisze o prezesie klubu, który nie był prezesem klubu? No nikt nie mówi, nie możesz pisać o prezesie klubu, jak nie byłeś prezesem klubu, tak? Nikt tak nie mówi. No a z drugiej strony to taka sama logika, no więc ja trochę dzisiaj bardziej czuję rolę prezesa, a przy okazji ta cała historia pokazała, co to znaczy sprowadzić piłkarzy z obcego kraju, otoczyć ich opieką, a już z Afryki w ogóle. Trochę nabiera człowiek wyobrażenia, jak to mogło wyglądać w przypadku, nie wiem, Keneta Zeigbo w Legii kiedyś, tak? Czy Kalu Ucze w Wiśle Kraków. No, otwiera oczy na dużo spraw. Czyli z większą tolerancją będziesz patrzył na prezesów klubów piłkarskich? Nie wiem, czy z większą tolerancją, być może po prostu z innej perspektywy trochę na nich spojrzę i być może będę jeszcze bardziej ostry. Nie wykluczam tego. Ale też pokazuje chyba, że warto czasami wyjść ze strefy komfortu, bo gdzieś tam za miedzą naprawdę na świecie, który wydaje się już odkryty w pełni, są rzeczy nieodkryte i naprawdę bardzo ciekawe. I Kongo okazuje się być naprawdę jednym z takich ostatnich na świecie miejsc niezagospodarowanych piłkarsko kompletnie, które ma przepotężny potencjał ludzki, wręcz porównywalny do tych największych futbolowych nacji. Także wierzę, że będziemy tam mocni, będziemy tam pierwsi, pioniersko podejdziemy do tego tematu, zadziwimy świat. Sam przyklasnął, zobaczcie. Dobra, Dominik, w takim razie powiedz mi, jak w Rakowie Częstochowa potoczy się ten sezon? Wierzę, że dobrze. Drużyna wygrała pierwszą ligę, w związku z tym można powiedzieć... Trener został. Szkielet drużyny, ci zawodnicy, na których trener chce opierać drużynę w przyszłym sezonie, pozostali. Udało się drużynę też wzmocnić o kilku wartościowych zawodników, którzy też, można powiedzieć, pozytywnie weszli w przygotowania z zespołem. Sobota da pierwsze odpowiedzi, ale powinno być dobrze. Myślę, że Raków będzie takim Beniaminkiem, na którego będzie się bardzo przyjemnie patrzeć i zrobi kilka naprawdę bardzo ciekawych wyników.
przyszłym sezonie. Ja czuję się jak polska drużyna w pucharach europejskich, bo przed nami jest, nie wiem czy Państwo widzą, śmieciarka, a za śmieciarką jest nauka jazdy i nie wiem jak ta dalej. Ta nauka mi się kojarzy z tym memem, kojarzysz? Uczę się jeździć, uczę się grać w piłkę. Tak, Elka wkłada się tam. Dokładnie. Ale powiedzcie mi, bo wczoraj na Twitterze, ale naprawdę bardzo dużo, bo tutaj ktoś tutaj musi bardzo dużo pić w tym bloku. A przecież ty mieszkasz niedaleko. To prawda, absolutnie się z tobą zgadzam. Dobrze, ale powiedzcie mi, bo to was jako dziennikarzy, jako działaczy, może macie jakieś zdanie na ten temat. Wczoraj na Twitterze przeczytałem taką opinię, że PZPN, Ekstraklasa, kluby, wszyscy powinni się zebrać do kupy i zastanowić, dlaczego jest tak źle z polskimi klubami na arenie europejskiej. Ja kiedyś napisałem taki tekst, jak uzdrowić polską piłkę w 5 lat bodajże, coś takiego. I ludzie myśleli, że żartuję, ale tak po godzinie stwierdzili, że wcale nie żartowałem. Otóż ja uważam, że polskie kluby powinny się zebrać wszystkie razem, ustalić pewną politykę płacową na poziomie ekstraklasy. To znaczy my dzisiaj wydajemy pieniądze, mam wrażenie, trochę z przyzwyczajenia. Płacimy piłkarzom z założenia po 20, 30, 40 tysięcy w mniejszych klubach i po 80, 100 tysięcy miesięcznie w większych klubach. I nikt do końca nie wie, po co my to płacimy, bo to nie przekłada się na wyniki w europejskich pucharach i tak dalej. Ale przecież my płacimy na poziomie Portugalii prawie, że już to jest lepiej od Czech. I wiesz, ja miałem taką koncepcję, zbierzcie się prezesi w 16 w jednej restauracji i powiedzcie tak, każdy nowy kontrakt od dzisiaj nie będzie przekraczał 15 albo tam 10 tysięcy złotych. Ktoś mówi ci, piłkarze wyjadą, ale gdzie wyjadą? Nikt ich nie chce. Oni i tak będą musieli tutaj grać. I tak będą musieli tutaj grać, tylko że za mniej. Więc tylko to zadziała pod warunkiem dyscypliny, że wszyscy się prezesi zgodzą i będą tego przestrzegać. I wtedy zostaną im rocznie miliony złotych, które mogą inwestować w boiska treningowe, w akademię, w szkolenie, po prostu zacząć od podstaw. Tak? Bo dzisiaj przepalamy pieniądze na nic zupełnie. No, czyli niestety, tak jak w MLS, gdzie są jednak te górne granice. Salary cap. Coś takiego. No moim zdaniem dzisiaj klub ma do wydania 40 milionów, to wyda 40 albo 41, a jak ma 80, to wyda 80. Mm-hmm. I tak trochę bez zastanowienia. Po prostu tyle mamy, tyle wydajemy. Te pieniądze nie są wydawane wydajnie, no nie można tego powiedzieć, ale z drugiej zaś strony, tak broń Boże, nie. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ci piłkarze za mniejsze pieniądze też by grali, ponieważ nie mają żadnej alternatywy. Prawdopodobnie z większą determinacją, bo chcieliby zarobić więcej. No tak. Ale tak broń Boże się jakoś tam nie przechwalając zbytnio, myślę, że historia Legii do 2016 roku czy 2017 roku pokazała, że da się zbudować klub, który naprawdę jest ekscytujący, który wygrywa w Europie, który bez wstydu reprezentuje Polskę na arenie europejskiej i kto wie, jak ta historia by się potoczyła, gdyby troszeczkę inaczej. Wiem, do czego pijesz? Gdyby troszeczkę inaczej zarządzić tym sukcesem, ale wydaje mi się, że to wszystko jest możliwe, trzeba umieć wyjść ze strefy komfortu, trzeba umieć ryzykować, trzeba to czuć, trzeba troszeczkę. Wiecie czego? Mi jako kibicowi brakuje takiej postaci jak Ljuboja, że przychodzę na stadion na Łazienkowskiej zobaczyć jego. Albo ale Ljuboj nie ma, dalej przychodzisz, więc nie do końca dla niego przychodziłeś. On trochę symbolizuje. To było moje ostatnie spotkanie z Krzysztofem Stanowskim. Nie, ale też mam problem z takimi chłopakami, jak byli kiedyś. No, nie wiem, Mięciel może nie wychował się w Warszawie, nie? Ale miał takie jakieś. Były charakterystyczne postaci. Tak, nie? Dokładnie. Miałeś Ryszarda Stańka, no kurczę, jego wyjątkową fryzurę. No, nawet Jacek Kacprzak był taki piłkarz. Powiem ci, Kęzio, że mógłbym 100 lat tu siedzieć i zastanawiać się, jakich piłkarzy możesz uznać za ekscytujących i Stańka, i Kacprzaka. Nie, ale nie, ale wiesz o co chodzi. Leszka Pisza, Kowalczyka, Podbrożnego, kogoś, ale że ty wymieniłeś Kacprzaka i Stańka, no nie, szacunek. No, okay. Ja się bardzo przepraszam, ale Kacprzak został w tej drużynie. Nawet dostąpił do tego. Zaprezentował się w Lidze Mistrzów w meczu z Panathinaikosem. On szedł, a nie Mięciel na zmianę. Nawet strzelił bramkę chyba z Udinese kiedyś w Pucharze UEFA. I był przecież, zawsze był tym trzecim, czwartym, piątym wyborem i nagle w tym sezonie, kiedy po Lidze Mistrzów występował regularnie. No wiem, że jestem trochę zboczony na ten temat, ale dajmy spokój. Krzysztof Stanowski był moim Dziękuję gościem, bardzo. Prezes już wkrótce czwartoligowego KTS Weszło. A w przyszłości ekstraklasowego.
Oczywiście, że tak. Czy dostanę lożę? Jak przyjdziesz z Jackiem Kacprzakiem, to was... Jackiem Kacprzakiem, Henetek Zejbo i Ryszardem Stańkiem. Dziękuję wam, panowie. Dominik Ebenbęgę, specjalista do spraw sportowych, doradca do spraw sportowych. Mój również doradca, więc doradca w KTS-ie także, nie tylko w Krakowie. Tak jest. Sami doradcy. Do widzenia. Cześć, panie Krzysztofie. Cześć, panie Dominiku.